Cześć, zapraszam Was do obejrzenia krótkiego wywiadu z Igą Wyrwał, mojego pierwszego, którym się tak przejąłem, że pomimo, że wywiad był online, to ja przed wywiadem się wyperfumowałem. Oglądajcie, zobaczcie, jak pięknie Iga dojrzała, jaka fajna jest z niej kobieta i że nadal zasługuje na obserwowanie i Waszą uwagę. Oglądajcie dalej, dzięki. To jeszcze raz, Iga, już ty specjalnie mi tak przerywasz, każesz przełączać, żebym ja ci dziękował po raz 57, nie? No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Jeżeli coś pijesz, to co pijesz? Nie piję alkoholu. Przestałam. Znaczy, przestałam. Nie mam ochoty na alkohol. Nie wnosi to żadnych korzyści do twojego życia. Tak naprawdę picie alkoholu, więc a jeszcze czasami możesz mieć straty, bo nie pamiętasz, co zrobiłeś poprzedniej nocy. W ogóle nie wiem, o czym mówisz w ogóle, Iga, o co chodzi? A jak już kiedyś piłam piwo. Widzisz, jak siebie przedstawiasz nawet na Instagramie, to jest pewna kolejność, której trudno nie zauważyć. Mama Oliwiera, tak? Przede wszystkim. Królowa zrób to sam, tak? Tak. I filozof na pół etatu. Rozwiń swoje myśli, bo to są fajne, intrygujące rzeczy. Większość ludzi na twoim miejscu, przypuszczam, w tym bio, umieściłaby coś, co kierowałoby ludzi do tego, słuchajcie, oto tu jestem, zatrudniajcie mnie, albo to robię, jestem od tego i tak dalej. Ty wyszłaś tutaj jednak z takiej perspektywy bardzo prywatnej, bardzo fajnej. Trudno tego nie docenić. Mama Oliwiera, królowa zrób to sam i filozof na pół etatu. I dopiero potem modelka była i coś tam. Tak. Niepokoi mnie to słowo była, ale to już inna sprawa. To już... tam chyba jest była modelka glamy model, więc tutaj w Anglii no, ten termin określa po prostu no, modelki, które brały udział właśnie w sesjach rozbieranych, więc po prostu była rozbierana modelka w tym sensie. Na pół etatu filozof, tak ja bardzo, no właśnie dużo rozmyślam, wiesz, nad sensem życia, nad celem życia, po co, dlaczego. Tyle nieraz się tak złapałam, że aż tyle poświęcałam na to rozmyślanie czasu, że czasami ci samo to życie tak po prostu między palcami po prostu przecieka, no bo tylko rozmyślasz nad tym życiem po co, a nie żyjesz. Pytanie kolejne. Ulubiony film Igi. Ha. Bardzo Państwa proszę nie podpowiadać, bardzo proszę. Wiesz co, wrzuciłeś też dzisiaj recenzję takiego filmu Zadbam o wszystko. No tak, ale to jest odpowiedź na trzecie pytanie, którego jeszcze nie czytałem. Fajna recenzja, powiem ci tak na szybko, to jest właśnie to z tym moim przemyśleniami różnymi, wiesz, filozoficznymi. Na podstawie tego filmu właśnie jest to fajnie pokazane, jak można budować swoje szczęście na nieszczęściu innych, ale na koniec końca karma wraca i tak cię udupi. Więc trzeba się zastanowić nad każdą małą rzeczą, którą robisz w życiu, żeby cię to później, wiesz, nie dosięgło. To, na co zasługujesz. No i zapomniałam powiedzieć, tak żeśmy się zagadali, zapomniałam mój ulubiony film, to chłopaki nie płaczą. Jezus, a właśnie pytałem się, ciebie nie powiedziałaś, tak? Zagadaliśmy się i tyle. To no, zapytaliśmy się o ten... wszystko, tak? Jeszcze raz, Iga, słuchaj, w ogóle muszę się Cię zapytać, bo zagadaliśmy się o moim filmie, o mojej recenzji, ale ulubiony Twój film, na przykład polski. Chłopaki nie płaczą. Wystarczy tylko podlansować odpowiednie wzorce. Hey man, check this out, you motherfucker!
I tak mi się kiedyś wydawało na początku, jak oglądałam, okej, okay, śmieszna komedia i w ogóle, ale teraz po 10 latach obejrzałam to, wiesz, trochę dojrzałam, trochę perspektywy nabrałam i kurczę, dużo tam perełek jest w tym filmie. Jeden zwłaszcza też jest taki cytat, wiesz, że życia nie oszukasz, tam ten król sedesu, wiesz, o co chodzi. Wszystkich oszukasz, ale życia nie oszukasz, no i to jest tak życiowe. Nie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Czy już wszystko osiągnęłaś, co chciałaś? Czy wszystko zaczynasz, czy teraz nagle zaczynasz wszystko na nowo? Czy coś się w tobie zmieniło? Czy karierę, którą w jakiś sposób przeżyłaś, zmieniłabyś ją odrobinkę? Jak to wygląda z takiej perspektywy czasu? Tak, na pewno, wiesz, spojrzenie na niektóre rzeczy, czy w ogóle no, na sesje rozbierane. Wiesz, no ja zawsze chciałam być modelką, tak niekoniecznie właśnie brać udział w sesjach w magazynu dla panów, ale to było wtedy oferowane, ja to wziąłam, to było łatwe, okej, po części to spełniało moje marzenia. Tak trochę też moja perspektywa była bardzo tak, wiesz, no, tak. Nie widziałam za bardzo, wiesz, co dookoła się dzieje. I wiesz, no wzięłam to, okej, fajna to była, wiesz, przygoda, fajne były zdjęcia, poznałam, wiesz, fajnych ludzi, dużo podróżowałam, więc nie ma co żałować na pewno. Ale teraz właśnie, mając 32 lata, jednak jest warto poczekać i spełnić to swoje marzenia 100%, niczego nie poświęcać, żeby chociaż w części go uzyskać. Naprawdę tutaj trzeba było 10 lat, żeby ta opinia właśnie publiczna też się zmieniła do osób, które mają moją figurę, bo już nagłówki kiedyś były, o Jezu, wyrwał, jest gruba, nie wygląda jak zdjęcia, a teraz się wszyscy zachwycają, jaka kształtna i w ogóle kobieca. Więc no warto było poczekać, no nie poczekałam, trudno, no wnioski są wyciągnięte, nie ma co się po prostu rozdrabniać. No właśnie, a powiem Ci, że ujmujące było to, jeżeli ktoś w ogóle poświęcał sobie czas na to, żeby jednak Cię gdzieś posłuchać albo nie tylko oglądać, to ujmujące było to, że zawsze twierdziłaś, że jesteś bardzo zamknięta w sobie, nawet wczoraj mi napisałaś, że się zaraz zamkniesz w sobie i tyle. To jest moje zdanie, bo ja to bardzo często używam też. To z jakiegoś filmu było. Myśli, to się zamknę w sobie. No właśnie. Więc ja mówię to, że mówiłaś, że po prostu jesteś nieśmiała, że właśnie to jest, niestety jest takie, że przylgnęło do Ciebie to, że niestety, skoro niestety potrafisz się rozebrać, pokazać i tak dalej, a tu nagle jednak twierdzisz, że jesteś nieśmiała. Jednak faktycznie to widać też po Tobie, że jesteś taką skromną osobą, która pomimo tego, że tak by sobie ludzie wyobrażali, no tak, ale przecież ja się rozbiorę, wyjdę i niech mnie wstrykają, a mimo wszystko skromna, spokojna i stonowana, nieśmiała osoba, dalej tak jest? Chyba tak. Może nawet jeszcze bardziej. Wiesz co, nie wiem, ja chyba czułam w kościach, że takie pytanie nadejdzie, bo właśnie rozmyślałam nad tym ostatnie parę dni. Okej, zdjęcia rozbierane, okej, wszyscy myślą, że śmiała i w ogóle, ja tu mówię, że nieśmiała i zamknięta w sobie, ale teraz zobacz, na potwierdzenie tego, co ja mówiłam, zobacz, co było, jak był Taniec z Gwiazdami, czy były jakiekolwiek wywiady, no gdzie jest ta pewność siebie, gdzie jest ten sex appeal, prawda, gdzie ja tam uciekam, nie wiem, pewnością siebie i w ogóle, nie było tego, bo łatwiej jest oszukać na zdjęciach, to pożądanie i wiesz, tego demona seksu, bo to było wszystko udawane, gdzie no na sesjach jest tylko parę osób, tak? I okej, okay, dobra, do zdjęć, porobisz te zdjęcia, idziesz do domu, wie, i normalne życie prowadzisz, a teraz jak, znaczy no, jak był Taniec z Gwiazdami, no taki, no po prostu taka była różnica, ponieważ ja bym tu musiała na żywo udawać kogoś i być kim ja nie byłam, dalej nie jestem. Tak więc, no, tak jakby to, co mówiłam, no, no ludzie mieli potwierdzenie, tak, no. No poczekaj, tylko włączę sobie lampę, bo mi zgasła, no przecież oczywiście.
No i mówiłaś wtedy właśnie, tak, że to jest właśnie tak, że to jest właśnie fajne, bo wracasz po takim wydarzeniu jak sesja, czy to, co przed chwileczką powiedziałaś, czyli pewien etap się w tobie zamyka, gdzie dałaś z siebie wszystko, wracasz do zwykłych obowiązków domowych, w których jesteś normalną, zwykłą dziewczyną, która pierze, gotuje, sprząta. Tak, tak to ja. Tak? Matko, wiesz, co ja na niektóre takie wywiady patrzę tak, Boże, po co żeś to powiedziała? A ja to jeszcze wyciągnąłem bez sensu, tak? A, to się wraca, ale to było do, no, normalne życie, no co byś chciał jeszcze robić, tak? Co słuchałaś, przepraszam? Linkin Park. O, no to czyli jednak pięknie. Też mieliśmy w domu płyty winylowe, więc był jakiś Michael Jackson właśnie na winylu, Queen, więc takie bardziej, wiesz, Led Zeppelin. I teraz to zostało na playliście, czy coś? Czy mnie to zostało? Coś... Wiesz, to od czasu do czasu tak, ale no nie oszukujmy się, wypuścić Metallicę, czy teraz no Disturbed, czy takie, wiesz, że... mocne kawałki, no to nie są spokojne utwory. Chcesz mieć spokojne dziecko, no to nie słuchasz takiej muzyki. A Oliwier na przykład bardzo kocha Beatlesów. Super. Jest po prostu on Beatlesów, on chce grać ich piosenki, on zna wszystkie słowa, on chce być jak John Lennon czy Paul McCartney. Iga, najważniejsze pytanie dla każdego Polaka. Przeklinasz? Zdarza się tak. Nie ma nic, wiesz, lepszego, ja już takie, wiesz, soczyste. Ja bardzo lubię kobiety w krótkich włosach i po prostu moja żona mi, kiedyś ją namówiłem na to, wiesz, i po prostu 2 lata wypominania. O, matko, ścięła włosy, bo rozjaśniałam te włosy i to był sobie wypadek, że je sobie spaliłam. I one tak tragicznie wyglądały wtedy, te włosy, byłam brunetką i w końcu miałam niby ten blond, ale to było takie siano tragiczne. A dobra, spoko, zetnę, podobały mi się zdjęcia Bridget Nielsen. W krótkich włosach, taka w ogóle moc i ta pewność siebie od niej biła na tych zdjęciach, wiesz, taka, no, o jest mega. Ale też od 5 lat nie farbuję włosów, więc... Rosną jak szalone. Dobra, Iga, to dziękuję ci bardzo dzisiaj za dzisiaj. No, pomachajmy sobie teraz do tych wszystkich 4 osób, które mnie będą oglądać i do twoich 50. Tak, no ja dziękuję ci, że mnie zaprosiłeś do swojego nowego projektu i wiesz, życzę ci wielu ciekawych gości i owocnych wywiadów. Pa, pa! Chłopaki nie płaczą. To miało być tak pięknie! Oczywiście.